Maja od urodzenia choruje na genetyczną chorobę mukowiscydozę. Jest to choroba wielonarządowa, która atakuje trzustkę płuca i wątrobę. Aby narządy córeczki mogły dobrze funkcjonować, Maja musi przyjmować odpowiednie leki, które są nierefundowane. 2 razy dziennie Maja ma wykonywaną inhalację i drenaż. Do drenażu płuc niezbędna jest jej specjalna kamizelka, która kosztuje ponad 31 tysięcy. W chwili obecnej nie stać nas na poniesienie takiego kosztu. 24 listopada w Sobolewie odbędzie się akcja wspierająca zakup tej kamizelki. Wszystkich serdecznie zapraszamy na imprezę do Sobolewa. Szczegóły można znaleźć na Facebooku i stronie www.lubimypomagać.pl.